Dzisiaj jeszcze nie ma zawieruchy, ale nieraz bywa, że pod tym pomnikiem, pod tym głazem nieraz urywa dosłownie głowę, ale tam gromadzimy się i ta siła tego kamienia śpiewa hymn pochwalny na cześć bohaterstwa, poświęcenia i miłości do Polski. W tym roku rozpoczynamy prace związane z właściwym zagospodarowaniem terenu wokół pomnika. Chcemy, aby to święte dla Węgrowian miejsce w jeszcze większym stopniu budziło szacunek i pobudzało do refleksji. Szanowni Państwo, okazując podziw dla heroicznego zrywu, wzorowej postawy obywatelskiej i patriotycznej tych, których dziś czcimy, złączmy się w modlitwie i refleksji. Cześć ich pamięci. Nieliczne oddziały powstańcze, słabo wyposażone w broń, a także ludność cywilna, która stanęła do walki, uzbrojona w kosy, widły, stanęła naprzeciwko dobrze przygotowanej, uzbrojonej, regularnej armii rosyjskiej. Ciężka to była bitwa bardzo nierówna, ale trzeba powiedzieć, że bohaterstwo, odwaga, wielka ofiarność, umiłowanie wolności i niepodległości niosło na skrzydłach naszych bohaterów. Przedwieczny Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś nam wolną ojczyznę Polskę. Węgrowscy harcerze składają pod pomnikiem powstańców styczniowych swe przyrzeczenia harcerskie. Całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, być wiernym prawu harcerskiemu. Proszę o potwierdzenie przyrzeczenia. Na stole harcerza polega jak na zawiszy.